Patronem kościoła w Targuszycach jest święty Mikołaj. Przez lata należał do najbardziej znanych i czczonych w kościele świętych. Mimo to niewiele o nim wiadomo. Prawie żadna z informacji nie jest pewna, udokumentowana czy potwierdzona. Niemal wszystkie to legendy. Urodził się około 270 roku w mieście Patara. Jego rodzice byli bardzo bogaci i słynęli z wielkiej religijności. Mikołaj, który był ich jedynym dzieckiem, zresztą wyproszonym gorącymi modlitwami, już w dzieciństwie odznaczał się wielką pobożnością. Postanowił zostać księdzem. Kształtowaniem jego duchowości zajął się stryj, również Mikołaj, który był biskupem Miry. Rodzice świętego zmarli podczas panującej zarazy. Mikołaj był wtedy bardzo młody. Odziedziczony majątek rozdał ubogim. Święty Mikołaj został biskupem w Mirze. Był zawsze blisko ludzi. Nie tylko wspierał ich materialnie, ale także stawiał się za nimi do władz świeckich. Jedna z legend głosi, że Mikołaj wskrzesił 3 ludzi zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu wypłacić należności. Według innej legendy, podczas zarazy usługiwał chorym z narażeniem własnego życia. Cuda, które uczynił, przysparzały mu wielkiej sławy. Gdy na tron wstąpił Konstantyn Wielki, kościół odzyskał wolność. Mikołaj mógł wrócić na stolicę biskupią i przystąpić do likwidowania pogaństwa. Niedługo potem zaczęła się szerzyć herezja Ariusza, przecząca boskości Jezusa, którą Mikołaj zwalczał z wielkim zaangażowaniem. Biskup Mikołaj zmarł 6 grudnia, jednak rok jego śmierci nie jest dokładnie znany. Było to pomiędzy 345 a 352 rokiem. Pochowano go w Mirze, gdzie do dzisiaj znajdują się ślady bazyliki pierwotnej, zbudowanej na grobie świętego. Święty Mikołaj jest patronem Grecji, Rusi, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu, bednarzy, cukierników, dzieci, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów i żeglarzy. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1324 roku. Już wtedy istniał kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Przed 1510 rokiem spalone Targuszyce opustoszały, a grunty przeszły w użytkowanie mieszkańców Mierzęcic. Liturgię przeniesiono do kościoła świętego Wawrzyńca w Mierzęcicach. Protokół wizytacyjny z 1598 roku mówi, że plebania i wszystkie zabudowania znajdowały się w Mierzęcicach, natomiast w Targuszycach był jedynie kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, murowany i stojący samotnie w polu. W 1668 roku wsie Targuszyce i Mierzęcice zostały splądrowane i spalone. W 1784 roku parafia miała 800 wiernych. 3 lata później liczyła 1041 parafian. W 1775 roku spłonęły akta parafii, w tym akt erekcyjny. Podczas trzeciego rozbioru Polski Prusy zagarnęły m.in. niewielki skrawek województwa krakowskiego. Włączono go do pruskiej prowincji śląskiej i nazwano Nowym Śląskiem. Znalazła się tam również parafia targuszycka. Nie trwało to jednak długo, ponieważ w 1806 roku, po szybkim rozgromieniu armii monarchii pruskiej, Nowy Śląsk został włączony do księstwa warszawskiego. Niewiele wiadomo o czasach II wojny światowej. Mieszkańcy Targuszyc pamiętają, że podczas ofensywy Niemcy schowali się na wieży kościelnej i ostrzeliwali z tego miejsca wojska radzieckie. Rosjanie wystrzelili z armaty w stronę wieży i zwalili ją razem z Niemcami. Sam kościół prawdopodobnie niewiele ucierpiał. Jedynie organistówka została spalona w środku i spłonął jej dach. Odbudowano ją po wojnie i nadal służyła jako miejsce nauki. Budynek kościoła parafialnego został powiększony do dzisiejszych rozmiarów. Dobudowano zakrystię i odbudowano zniszczoną podczas działań wojennych drewnianą wieżę. W kościele nie było okien, drzwi i światła elektrycznego. Po 1950 roku otynkowano wieżę na zewnątrz oraz położono posadzkę mozaikową w nowej części kościoła. Zainstalowano również motor do miechów organowych. Według obliczeń z 1951 roku parafia liczyła 3469 dusz. Należały do niej wsie
Mierzęcice, Przeczyce, Toporowice, Zawada i Sadowie. Odległość wiosek od kościoła nie przekraczała 4 kilometrów. W parafii mieszkał tylko proboszcz i gosposia. Nie było wikarego. Od 1950 roku istniała rada parafialna. W 1952 roku należało do niej 5 osób. W 1957 roku podczas wizytacji biskupiej ksiądz biskup Zdzisław Goliński konsekrował dzwony. Mikołaj ważący 530 kg, Władysław ważący 300 kg oraz Barbara 150 kg. W 1979 roku w parafii Targoszyce powstała grupa oazowa. W lipcu 1989 roku obowiązki gospodarza parafii przejął ksiądz Janusz Rakoczy. 22 marca 1992 roku powstała nowa diecezja sosnowiecka, w której skład wszedł dekanat siewierski z parafią Targoszyce. Legendy. Kapliczka świętego Mikołaja. W Targoszycach odbywały się owcze targi. Z zachodu i wschodu zjeżdżali się kupcy. Pewnego razu okolice nawiedził pomór, bydła i owiec. Zebrani kupcy wnieśli kapliczkę świętemu Mikołajowi jako patronowi bydła. Podobno na zewnętrznej ścianie kapliczki był umieszczony rok erekcyjny, ale w czasie tynkowania muru w 1928 roku napis zatarto. Ksiądz Franciszek Maria Gwoździcki, urodzony w Mierzęcicach, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi, widział ten napis na zewnątrz kościoła od strony południowej. Obecnie w tym miejscu znajduje się zachrystia. Według księdza Gwoździckiego była tam wpisana data 1137 rok. 29 marca 1962 roku złożył uroczyste oświadczenie o ponad 8-wiekowym pochodzeniu prezbiterium. Jak mieszkańcy parafii Targoszyce dzwonek kościelny przed Szwedami zakopali. W 1655 roku Szwedzi napadli na ziemię polskie. Dotarli również na teren parafii Targoszyce. Wszystko po drodze rabowali i palili. Przezorni parafianie zdjęli dzwony z kościoła i postanowili je ukryć. Do dnia dzisiejszego nikt ich nie odnalazł. Według legendy są zakopane na dawnym trakcie piekarskim. Drodze się wieża do pieka. Do dziś na tzw. dołach, czyli między Sadowiem II a Sadowiem I, znajduje się miejsce, w którym woda spływająca z pól ginie gdzieś w podziemnych korytarzach. Święty Mikołaj. W czasie, gdy ludzie wyszli z nieprzebytych puszcz, na północ od dzisiejszego kościoła osiedlili się dwaj bracia, Rak i Targosz. Od nich powstaje miejscowości Raków i Targoszyce. Raków został zniszczony przez wojska szwedzkie w 1655 roku. Tam, gdzie dziś stoi kościół, wśród wysokich, rozłożystych dębów była kapliczka, a w niej statua świętego Mikołaja. Ta sama, która obecnie stoi w ołtarzu głównym. Według legendy jechał tędy do Niemiec bogaty kupiec, Żyd z Krakowa. Podczas drogi nabawił się dokuczliwej choroby oczu i oślepł. Kiedy znalazł się wśród szumiejących dębów, pytał, co tak szumi. Stary furman powiedział mu, że to stare dęby, a wśród nich było widać kapliczkę świętego Mikołaja. Żyd kazał zaprowadzić się do kapliczki i uroczyście ślubował, że gdy odzyska wzrok, to złoci figurę świętego Mikołaja, a nawet wybuduje kościół. Po odjeździe z tego miejsca poczuł, że wzrok mu się poprawia i zanim dojechał do domu, całkowicie wyzdrowiał. Po kilku latach kupiec wybudował kościół, a złotnicy krakowscy wykonali berło i koronę dla świętego Mikołaja. Protokół wizytacyjny z roku 1784 potwierdza istnienie złotej korony. W czasie wojen napoleońskich kościół trzykrotnie okradano. Przy naszej parafii działają grupy pomagające w rozwijaniu się życia katolickiego parafian, takie jak Ministranci, Rada Parafialna, Róże Różańcowe, Caritas, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Istnieje również gazetka parafialna Mikołajek Targoszycki. Msze święte w niedzielę i święta są odprawiane w godzinach 8:30, 10:00, 11:30 i 16:00. Natomiast w dni powszednie latem o 17:30 i 18:00, a zimą o 16:30 i 17:00. Odprawiane są również nabożeństwa, na przykład do Miłosierdzia Bożego, fatimskie, majowe, czerwcowe, różaniec, gorzkie żale, roraty, drogi krzyżowe oraz pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela każdego miesiąca. Proboszczami po II wojnie światowej byli ksiądz Wacław Kałuski, ksiądz Władysław Zasadzin oraz ksiądz Eugeniusz Kokoszka, którzy odeszli już do wieczności.
Obecnie proboszczem jest ksiądz kanonik Janusz Rakoczy. Pracują również księża wikariusze, którymi byli od 2000 roku Tomasz Kryczko, ksiądz Grzegorz Walczak, ksiądz Przemysław Szot, ksiądz Łukasz Lisowski oraz obecnie ksiądz Artur Ślęzak. To wszystko zawdzięczamy naszemu wspaniałemu gospodarzowi parafii, księdzu kanonikowi Januszowi Rakoczemu.